Wernisaż wystawy Bielszy odcień zimy jest ściśle powiązany z kołami plastycznymi działającymi w Wieluńskim Domu Kultury, a była to już trzecia edycja pleneru malarskiego. Pojawił się ten pomysł stąd, że zajęcia plastyczne stały się, można by powiedzieć, z czystym sumieniem, bo muzycznych, najbardziej popularnymi zajęciami u nas w Domu Kultury. Swoje umiejętności plastyczne rozwijają wszyscy. Od najmłodszych, od uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, po osoby, które już mają na to więcej czasu, albo być może, że wreszcie mają czas na to, żeby realizować swoje pasje na emeryturze. Plenery organizujemy w różnych porach roku. Pierwszy plener zorganizowano latem, drugi jesienią, a trzeci oczywiście odbył się zimą, choć w tym roku prawdziwej śnieżnej aury było jak na lekarstwo. Ale uczestnicy pleneru i tak sobie poradzili. Tym razem, proszę Państwa, wcześniej nasi malujący uczestnicy zajęć gościli w Nadwarciańskim Grodzie, w Załęczu Wielkim. W tym roku postanowiliśmy zmienić troszeczkę okoliczności przyrody. Wybraliśmy się również nad rzekę Wartę, ale do malowniczego kamionu. Proszę Państwa, problem był taki, plener zimowy. Z tą zimą to Państwo wiecie, jak w tym roku było. W zasadzie to jej nie było. Było, ale w grudniu. Plener w lutym. No i co? Gdzie tą zimę znaleźć? Tym bardziej, że jak wszyscy ci, którzy się zapisali, śledzili prognozy pogody, to się za głowę łapali. Zimy nie ma. Zimy nie ma, nie będzie, nie wiadomo skąd tą zimę wziąć, żeby ją namalować. No ale od czego burza mózgów, od czego to, że można sobie z tym doskonale poradzić? W sumie podczas pleneru powstało około 60 obrazów namalowanych w różnych technikach. Podczas uroczystego spotkania był więc czas na specjalne podziękowania wszystkim artystom amatorom. Nie tylko od Wieluńskiego Domu Kultury, ale też władz miasta. Nasza woźnica. Pani Ania Macińska, tyle dla nas i dla Domu Kultury w ten sposób zrobi. Chcemy Pani podziękować za przychylność, zarówno przez ścianę, bo tak sąsiadujemy ze sobą, jak i przez kasę, bo się znajdują jakieś pieniądze na jakieś plenery. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Aktorzy za tysięcy ludzi odwiedzają. W części artystycznej wernisażu wystąpił chór Wieluńskiego Domu Kultury pod dyrekcją Artura Szczęsnego. Obszerna relacja z trzeciego pleneru malarskiego Bielszy odcień zimy w Kulturalnej TVC 5 kwietnia. Zapraszamy.